Jezus. No dzisiaj mamy tłusty czwartek. Dawniej, dawniej, kiedy jeszcze byłam taka malutka dziewczynka, tam się latało po chałupie, to w tłusty czwartek to tylko takie bogatsze, kto miały we wsi dużo tam krów, miały mleko, miały, to już puncki piekły. To już te puncki były tak dobre, bo to kto to kiedyś pił, to tylko na tłusty czwartek. A to reszta takie biedniejsze, ludzie to racuski. Jedne takie wolały, takie jak my mówiliśmy, wiotce. Takie łyską rozrobione, żeby nie były bardzo ścisłe. No i na smalcu się smażyło albo na oleju. Jeszcze tak więcej na smalcu, bo to tłusty czwartek, a później ze smalcem nie wolno już było jeść. Dużo takich ludzi było, co jak krowo zabiły, czy co, to przesmażyły ten łój, takie myśmy nazywali krówski. To i na tym puncki piekli. Wuno takie nie bardzo miały taki zapach, ale były dobre. I tak od tłustego czwartku w piątek to nie, tak każdy siedział w domu, bo każdy ten piątek tak uważał. Ale sobota, niedziela, poniedziałek, to tak jeden do drugiego poszedł. Oj, słuchaj, już pod zapasem, to nie można mieć ćwiarteczki za piecą. Mom, siadaj, przenieś się matka ogórka kwasonego z beczkiem, ukroj parę talareczków i przy tym ogórku, no bo wiący do mojego chleba kawałek ukrajunę. A to śmiały się, bo weź no jeszcze i zeberek nam ukrajesz, a zeberki to była cebula. To mówili zeberki, no to tych zeberków im. I tak w ogóle kwasuny, zeberka z cebuli, chlebuś i po ćwiarteczce te wódki posiedzieli. Ale już jak przyszedł wtorek, to już były tak zwane kusoki we wsi. Od samego rana, to już kusoki, to nawet kobiety nie przodły kundzieli. Jedna do góry, jak tam do stryny kiedyś poleciało mi, przysłała taką znowu sąsiadka, tak se zapamiętało. A co wy dzisiaj przędziecie kundziel? A czego nie? Przecież nie niedziela. To jest ważniejsze kusok jak niedziela. Ani lona, ani konopia, wum się nie urodzu, bądu kuse, bądu małe. Także nie wolno dzisiaj przyjść. Ale od samego rana to jest kobiety tak, co lepszego, bo to już jutro nie wolno pomyśleć o żadnym tłustu do Wielkanocy. To taki troszeczkę może jak skóra była starsza, co już się nie niosła w łeb, uciąć rosołu, nagotować i się ucieszyć z tego dnia, najeść się rosołu dosyta. I tych racusków, ale ja wam powiem, taki był u nas zwyczaj, że we wtorek, w kusy wtorek mówiły, musiały być jajka smażone u każdego. Bo mówiły, że czym więcej jajka smażonego zjeść we wtorek w kusoki, to będą się cały rok kury niosły i wszystko będzie się darzyć. To wieta, takie były rodziny, bo to za to jajecko to trzeba było kupić i papierosa chłopu i słoniny, żeby starczyło na okraso. Tak było większa rodzina, no szkoda tych jajków, ile to trzeba nabić, żeby się najeść. Brała gospodyni litr wody, w to litro wody troszkę soliła do smaku, biła cztery jajka, no i parę łyżek mąki. Rozrobiła, no pachniało jajkami i to były takie smażone jajka i jedli to. To też było zalicone jako smażone jajka się jedli. I u nas we wsi, jeszcze do dziś mamy takie wielkie lale tutaj u nas, cośmy zrobili, jakśmy jeździli z występami. Były takie dwie wielkie lale i we wtorek, to jest tak od południa, zbierało się dużo chłopaków, dziewczyny nie, tylko chłopaki. I te lale pchały przed sobą, a one były na dwóch kołach i tak się kręciły, tańcowały jak to chłopak z dziewuchą. I wtedy śpiewały, cudowały. To jedne drugich krzyczały, oj chodź ta zobocyta, bo już cudoki, cygony, cygony lecą, bo tak ich nazywali. Każdy powylotał zobaczyć, a jeden właśnie z tych, co tak, to bo przy tych lalkach były, poza izbą, do chałupy. A tam już były te ćwiartki wódeczki postawione na wieczór. Kradły każdemu, co mogły. I dalej, i znów ludzie wylotały. Tak jak przeleciały przez wieś, to tyle sobie nazbierały, to już im starczyło na to libacju na wtorek. A wtedy przychodził taki gospodarz, no tak, śmiło oglądali, ale wódki nie ma. Któryś pod zabrał to wódką, to taki był zwyczaj. No i kusoki robili, schodzili się
jeden do drugiego, przyjdziecie z tryju do nas wieczór, to tam se wypił. Oj, wieczór, po południu pójdziemy. Ja też z mamą posłam do stryjów. Stryj nowy, ona grzyby marynowane ze swoją, a ze kiedyś nie było wita tych zakręconych słoików dużo. To marynowali w samym młodcie, żeby się nie popsuły. A ja tak mówię do mamy, mamu, dojcie mi, co to takie dziecko, ty nie zjesz, bo to kwaśne, to są grzyby, zjom. To do dziś to pamiętam. Nie, dojcie mi mamu, ja zjem tego, bo i wyjdę. Jakby mama dali tego grzyba w tym łocie marynowanym samym, jak zaczęła płakać, jak wzięła do buzi, tak musiałam to wyrzucić. Już na drugi raz nie chciałam. I taka to najwięcej racuski ty spiekli, żeby u każdego było. No i u nas na wsi była karczma, joju jeszcze pamiętam. Jak joju pamiętam, jak tam latałam z dziećmi, bo to nie było na górny wsi, tylko na dolny, to już okna dostawały do ziemi ze starości, a dach prawie ty z ziemią się równął. To takśmy tam lotali, bo tam takie mieszkały Ukrainki i miały lalki, prawdziwe lalki, to tak zobaczyć przez okno to lalko. No to tu w Kusoki tam co rok była zabawa, jak to mówiłem, muzyka. Idziecie na muzykę, bo i kobiety chodziły i wszystko idą. No to chodźcie, pójdziewa trochę, popatrzymy, jak młode hulają, są mesa ze hulowa. Ale tak jak kobiety, to wszystko na bosku, to było zimno, bo to było takie były, że jak się rozgulały, to i buty zdjęli, bo to podłoga z desek, to najlepiej leciutko na boso. I hulały. Ale takie tu było u nas opowiadanie, że to u nas w Woli Koryckiej mieszkała tak zwana Ludwikowo, bardzo wódko lubiała. A tam zydumnie od tego, bo przecież miały i tońsu, i drosu. To jak lące sawa w gosztki takie do przędzenia, to gosztko nuzę niosła, bo zydzie ci się przydo, wlejmy pół szklaneckie wódki. I unirał już u każdy znowu. No i ona na to zabawna, to muzyko posła. A co na ją gulać, ona w kietce popiła. Hulos chłopowy, nareszcie pyk, 12. Nie wolno już wielki post, środa popielcowo. A ona posła do tego, co na skrzypcach grał i mówię, słuchaj. Joć, jeste, zagraj mi, joć cię zapłacę, jak byś chciał. Zagraj, nie zagrum, bo to się musiał u ksiądza spowiadać, bo ty się nie musisz spowiadać, bo ja cię namówiłam. Ja się wyspowiadam. Z tego grzechu, a ty mi po... I w Juniesce zagrał, tak zjawiam, z 5 minut może. A u nas sama, bo nikt nie chciał z nią hulać, od rogu do rogu każdy się patrzył. Nahulała się, nahulała, posła do domu. No to ten wziął skrzypecki w futerał, ślicznie go tam wziął, a tako była księżycowo, piękna noc. A on wracał na Wolu Górną z Dolny i była rzeka zwana Korytka. Jest do dzisiaj ta rzeka Korytka. I był dom most drewniany. Przechodząc przez ten most, zobaczył, że sprzeciwka idzie panek w kapelusie corniutkim, elegancki, wysoki, tak se maszeruje, skrzypce niesie w futerale. I ten panek nadchodzi na środek mostu i ten na środek mają się mijać, a ten panek mówi, grałeś na muzyce, grałam. Ale ty masz takie stare skrzypce, ja mam nowe, jakbyś tak chciał, to możemy się zamienić. A pokos. Ten księżyc świecił, no faktycznie prosto z jej była z silnią w tym księżycu, a te już stare wygrane. Ja bym się zamienił, bo nie wiem, ile ty będziesz chciał, żeby ci dopłacić. Nic. Za to zaś grał, ja ci te skrzypce dum, a ja wezmę twoje. Mnie stać, żeby ich se wyreperować. To ten chłop z radością te skrzypce złapał, przyniósł do domu, poszedł do kumory. Tam taki był kołek wbity w ścianę, to tam wiecały, tam nieraz i lice takie od kunia i to. Patrzy za pusty, powiesił te skrzypecki na tym, co było wbite we ścianie, na tym haku. Przyszedł zadowolony do chałupy, ukłonił się i śpieje koło kobiety zadowolony. Rano wstał, patrzy, że kobieta stoi przy kominie, gotuje. Stefka, co? Ty nie wiesz, jaki gisieft wczoraj zrobiłam. Jaki gisieft? Zmieniłam stare skrzypce na nowe. A gdzie ich mos? W kumorze. Wiesz, to my tak. Jedź zobacz, zanim się ubiera, to zobaczysz. On się ubierał, ona poszła do tej komory. Nie ma jej, nie ma, nie ma. Przychodzi, spojrzała się na niego, pokiwała głową. Wiej, ty durniu stary ty, nowe skrzypce przyniósłeś. Kopyto kuńskie wisi to moje. A to był ton kusy. A kusy to jest ten zły, co kusi.
Tak, to jest ten diabełek. I on takie, o, śpiewali różne piosenki. Tego, taką jedną przyśpiewką, nie wiem, no zaśpiewam, co z nim pamiętam. Leci diabeł od wietroka, niesie sobie coś z kusoka. Ludzie mówią, diable połóż, a on jeszcze dalej poniósł. Oj, takie śpiewali, bawili się, ale jest od środy popielcowej do Wielkonocy z żadnych gości. Ryneckie w środę popielcową, takie były do smażenia słoniny, to była rynecka. To wypolali. Wypolali na ogniu do sucha, żeby tam nawet ksynka nie została tego smalcu. I wszystko, olej i mak. Mleka nie jadły, bo ja jak już z tego pokolenia jestem, to zjedliśmy mleko. Ale nasze dziadki i babki mleka nie jadły. A kto mówiący krów, robił sery, rzucał za piec, bo zapiecki były wielkie. Zsusł przez 7 tygodni te wuny się nie popsuły. A później jadły rozmocywały cały rok i jadły te syry.